No, witam serdecznie i zapraszam do eventu historycznego. Jakiś nowy event wymyślili w grze Forge of Empires. Nagrywam na serwerze beta, żebyście wcześniej mieli dostęp do tego. I od razu mówię, że prawdopodobnie po prostu poleje się fala hejtu po tym filmiku, bo kompletnie się do tego filmiku nie przygotowałem i jak zobaczyłem, jaki będzie ten event mniej więcej, to stwierdziłem, że tym bardziej nie mam ochoty się przygotowywać. Także no sorry, ale zaprezentuję mniej więcej, jak to wygląda, jak wygląda minigra i tego typu rzeczy. Sam na razie nawet nie wiem, bo nie grałem, ale zobaczymy. To kilka rzeczy może tytułem wstępu. Tytułem wstępu, mamy tutaj zadanka, wiadomo. Tutaj to wszystko na polski później będzie przetłumaczone. Mamy tutaj budynek eventowy. Jeszcze zobaczę, czy tutaj mi zadanko da, podliczy, czy mam za mało tych budynków. O, za mało mam, no to tym bardziej już mam to gdzieś w sumie, bo tego nie będę robił. Ale dobra, ustawię to, niech będzie. Niech będzie już ustawione. Przypominam też o przetwarzaniu danych. Pokazałem, jak to mniej więcej działa w innym filmiku. I dzięki temu można walutę eventową zdobyć. Nie wiem, jaka to będzie waluta, ale będzie można coś tam zdobyć. Także przypominam o tym. Tutaj wyklikamy, co mamy wyklikać. Zobaczymy, czy coś wpadnie eventowego ze znajdziek. Zazwyczaj właśnie wpada. Także no sorry, jeżeli jakiś tam hejt będzie w kontekście, raczej jakieś tam niezadowolenie w sumie w kontekście jakości tego filmiku, no to sorry, wybaczcie mi, sorry winę tu, ale po prostu nienawidzę karcianek, a tu event karcianka, w ogóle te eventy tak przerabiają. Kiedyś w przeszłości dużo bardziej lubiłem eventy, gdzie to w ogóle jest? Kiedyś w przeszłości dużo bardziej lubiłem eventy, natomiast obecnie mi się to nie podoba, w jakim idą kierunku, no ale co tu poradzić. Dobra, także Battle Coins, takie monety, jakby to powiedzieć, wojenne, bitewne w sumie. I tutaj mamy Battle Tickets, też bileciki do zdobycia, 60 zadanek, pojedyncza zadanka się robi. Ja już troszkę tam uzbierałem, nie za dużo, ale troszkę uzbierałem. I jaki mamy tutaj budyneczek? 4x6. I mamy tu rozmiar, no tu jest nadal 4x6 oczywiście. I na 7 poziomie to jest Sanctuarium Ascendant Groove. Nie wiem, nie jestem w stanie tego przetłumaczyć. Ascendance to, znaczy to jest chyba wzrost, coś takiego, coś w tym stylu. W kontekście takim spirytualnym, już nie będę tutaj kombinował, takie mam skojarzenie. W każdym razie taki budyneczek jest, mniejsze tłumaczenie. Mamy tutaj no troszkę ataku, trochę obrony, tutaj wszystko widać, jak widać. PR-ków 10, ale to nie ma większego teraz znaczenia też. Losowa produkcja PR-ów też jest, jak widać. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Znaczy i paczki właściwie losuje. Także to jest też ciekawa sprawa. Natomiast na pewno będzie tutaj wyższy poziom srebrny i złoty, czyli tam platynowy, jak to się nazywało. Także zobaczymy tutaj w nagrodach. No i w sumie od razu możemy przejrzeć. Nie no, co tutaj dodam to. Możemy przejrzeć kilka rzeczy, zanim w ogóle przejdziemy do eventu. I tutaj to, nie wiem, podobne do Hearthstone'a, czy innych karcianek, czy innych pierdół. No niestety to nie są rzeczy, które lubię. Także po prostu na pałę trochę będę klikał. Możliwe, że nawet trochę źle, ale nieważne. Podążę tu według instrukcji, ale najpierw zerkniemy na kilka rzeczy. Nagroda dzienna. To jest Epic Fellowship Selection Kit, czyli tutaj do wyboru z eventu Fellowship, jaki tam był w przeszłości. Myślę, że będę chciał to przelosować. Zobaczymy, co innego będzie. Ok, to Epic History Selection Kit, czyli właśnie odnośnie adekwatne do tych właśnie eventu. Aha, Tawerna Bohaterów, tego. Event historyczny. No dobra. Także takie coś. Na co chcemy popatrzeć? Tutaj Battle Coins można sobie dodać za diamenty. Nie będę tego robił, chociaż mi się tu trochę uzbierało. Tutaj bileciki mamy, które prawdopodobnie będą same się odnawiały. Strzelam, że co 8 godzin. Tak podobnie jak w niektórych innych eventach. No to co, zerkniemy może najpierw na
później na te rzeczy, zerkniemy tutaj na nagrody. Odbierzemy już tutaj, co to jest. Negotiation power. Ok, moc negocjacji. Ok, pomaga to po prostu w kartach, w zabawach z kartami. Także niech to będzie, sobie złapaliśmy to. No i zobaczymy tutaj. Upgrade kit do Sergeant Grove Sanctuary. I mamy tutaj taką sytuację. Nie będę już tego czytał, po prostu widzicie bonusy. Tutaj mamy. Oczywiście jest płatne, jeżeli się wykupi za realną kasę, także jest jak jest. I ok, tutaj maksymalny upgrade Apex Grove Sanctuary. I mamy tutaj 17 PR-ów na dzień, paczki. I największa szansa jest tutaj zdobyć dużą paczkę. Także to jest spoko. No i oczywiście bonusy też większe są. Tutaj jeszcze też fragmenty budynków się dostaje. Jest napisane jakich, natomiast jakie to tam są w rzeczywistości, to już nie wiem, nie sprawdzałem i mam to gdzieś. Także spoko. Dobra, to popatrzymy jeszcze tu dalej, co jest do zdobycia. To jest rozmiar 3x3 bez konieczności drogi. 5 PR-ów to jest mało. Oczywiście to jest w kontekście mojej epoki, jesień średniowiecza, to wszystko co pokazuje. Trochę towarów, trochę jakiś selection kit. Tyle tych budynków dodałem, że tak naprawdę nie chcę mi się kompletnie nad tym wszystkim zastanawiać. Obecnie nie gram w Forge of Empires od jakiegoś czasu. Po prostu czasem nawet zbiorów ostatnio od dawna nie zbierałem, nie chciało mi się wchodzić. Nagrywam w sumie tylko i wyłącznie z powodu tego, że niektórzy są chętni zerknąć właśnie co będzie w becie, co będzie w evencie. Dlatego tylko i wyłącznie z tego powodu nagrywam. No i z tego, żeby tam filmik jeszcze na YouTubie się tam wgrał, prawda, żeby było. Dobra, co my tu mamy? Tu jest. Jaki to rozmiar? Kurde, nie chcę. Tak się pokazuje. 1 na 1, ok. Rozmiar 1 na 1. Ale to nie daje za dużo. Chyba, że jest upgrade jakiś do tego, to jeszcze by to miało jakiś sens. Natomiast tak to średnio to wygląda. Bastion Gatehouse 3 na 2 i potrzebna ulica. 7 PR-ów na jeden dzień, trochę towarów i fragmenty jakieś i troszkę bonusów do walki. Tutaj 3 bileciki, tu takie pierdoły. Ok, tutaj sanktuarium kolejne. Podstawa, w sumie pierwsza podstawa, bo tu nie mamy podstawy chyba. No, nie mamy tutaj podstawy. Także tak to wygląda. Zerkniemy dalej. Do czego to jest w ogóle upgrade? Do drzewa 1 na 1. Aha. No rozumiem, to tutaj jednostkę artyleryjską jedną też generuje. 1 na 1 rozmiar. No i trochę bonusów do walki. No takie coś. W sumie przy rozmiarze 1 na 1 to nawet w miarę ok. No ale ok. Dobra. I co tam dalej? Tu jest selection kit. No jakiś pierdół. Możecie sobie poczytać jak chcecie. Mi się nie chce. Ok. A, bo to jest. To trzeba troszkę się pobawić. To drzewo jeszcze na drugi poziom trzeba wbić. Później na to. I dopiero tutaj na złote wchodzimy. No i niby jest w miarę spoko, ale żeby zdobyć to, to trzeba troszkę się pobawić. Ale okej, no. Takie coś wymyślili. Tutaj znowu negotiation power. Okej, tu jest to drzewo.
No będą mieli ludzie drzewa, fajnie. Okej, tutaj jeszcze zobaczymy sobie upgrade. Upgrade portrait selection kit tutaj. Tak to mniej więcej wygląda. Najchętniej bym to skipnął, ale tak na szybko wam pokażę. Natomiast że niczego raczej nowego tutaj już nie zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie układ tego wszystkiego. No dobra, tutaj są jeszcze te. Tu jest upgrade. Możecie sobie zapauzować, jakby co. I zobaczyć, porównać po prostu to wszystko. Już nie będę tego czytał, bo mi się nie chce, naprawdę. Tawerna bohaterów tutaj. Po upgrade'zie. Taka sytuacja. Lecimy dalej, nie ma co. Nie ma co, tutaj raczej niczego już nowego nie będzie, jak widać, po prostu te rzeczy będą się ewentualnie powtarzały lub tam lekko zamieniały. Tak jak tutaj widać. Ok, tu są fragmenty do tego wyższego upgrade'u. Aktualnego budynku eventowego, prawda? I pewnie tam zaraz będą gdzieś złote. Natomiast, żeby tu dobić, to prawdopodobnie będzie potrzeba wydawać diamenty. Także standardowa sprawa. Myślę, że ja tutaj niczego nowego już nie wymyślę. Przewinąłem. Ok. No dobra, co dalej chcemy zobaczyć? Co dalej chcemy zobaczyć? Liga. Jeszcze nic nie robiłem, jak widać, jestem w hobby. No i tutaj wiadomo, jak dalej się dojdzie do tego. No to tutaj selection kit, o którym mówiliśmy. Tutaj mamy to drzewo. Tu już jest gotowe drugi level drzewo. Później można tam kombinować, prawda? Wiecie, o co chodzi. Tutaj jeszcze wyższy poziom tego drzewa. To później, jak się inne poziomy znajdzie, tam upgrade'y czy coś, to można później kilka tych drzewek sobie zrobić. O ile będzie taka możliwość. Natomiast czy będzie, można łatwo to jakoś skombinować, to nie wiem. Ok, co tu mamy? Gatehacks Selection Kit. Takie coś. No i spoko. A tutaj mamy w Goldzie oczywiście najlepsze nagrody. Co to było? Jaki to ma rozmiar w ogóle? Aha, 2 na 2 i nie potrzeba drogi. 2 na 2 i nie potrzeba drogi. Jeszcze raz. I pytanie, czy to jest warte zachodu? No ma bonusy do walki niezłe w sumie. Jak na ten rozmiar i bez dostępu do drogi. Także jak najbardziej spoko. I dodatkowo losowe jeszcze produkcje fragmentów, tego typu rzeczy, ok. No dobra, portret tutaj, selection kit, to było w poprzednim też. Tutaj drzewo. No i taka sytuacja. Dobra, to wychodzimy. Co chcemy tu zobaczyć? Tutaj jest życie tego, tu jest, co to jest w ogóle? Kliknąć na to. Aktualne karty, jakie tutaj mamy. Można sobie je przejrzeć. Co, jakie bonusy daje? Ja naprawdę nie chcę mi się w to zagłębiać. Jak ja nie lubię karcianek, nie cierpię karcianek po prostu. Dlatego te eventy moim zdaniem tak spierdzieli, że szkoda gadać. Po prostu będę klikał na pały i tyle, i mam to gdzieś. Okej, tutaj jest jakieś. A do wyboru jeszcze łatwe chyba będą, trudniejsze i najtrudniejsze te skrzynie do ogarnięcia. Jakieś punkty tutaj, tu trzeba. Jak tu się zapełni, to pewnie dostaje się nagrodę, prawda? I tu się to zapełnia, prawda? Tutaj kolejno po co 80. Także tak to wygląda. Co tu jeszcze jest? Ok, tu jest objaśnienie tego, możecie sobie przeczytać, jeżeli znacie angielski. Jak nie znacie, to sobie poczekacie na event po polsku. Mi się nie chce tego tłumaczyć. W ogóle nic mi się nie chce. Ale będzie hejt pod tym filmikiem. O, ho, ho. A ja mam to gdzieś. Dobra, czyli tak,
Co to oznacza? Ok, tu jest, można najechać i jest też objaśnienie. Na pewno mam to gdzieś, nie chcę się nad tym zastanawiać. Masakra. Dobra, damy fight, czyli walczymy zaraz i zobaczymy, co tam dalej będzie. O, karty się nawalają. Lol. Ok, Galata. No i co, tak mamy klikać? To pokazuje, żeby klikać. Ok, tutaj disadvantage. Przeciwnik ma bonus. Ale według tego opisu moje życie, HP może to wytrzymać. No to walczymy. No. I tutaj ability card rewards. Tutaj jeszcze foe helper można jakieś tam pierdoły mieć, tylko ja to ukryję i tak. I co tu mamy do wyboru? Assassination, reduce enemy health to zero. Czy po prostu od razu się pokonuje przeciwnika. Drain, czyli 8 HP zdobywa się i jednocześnie zadaje się 8 obrażeń u przeciwnika, czyli takie wyssanie jakby HP. Sacrifice, czyli poświęcenie, czyli święci się 1 HP i przeciwnik zadaje sobie. Aha, przeciwnik chyba sam sobie zadaje obrażenia i to podwójne. Chociaż myślałem, że w poświęceniu to będzie tak, że właśnie moje obrażenia będą podwójne. Więc nie jestem pewien, czy oni tutaj dobrze opisali, czy coś, ale nieważne. No dobra, no to jest najmocniejsze, więc Assassination chyba weźmiemy, nie? Aczkolwiek to wyssanie jest też spoko, ponieważ może odnowić HP, prawda? Wiecie, o co chodzi. I przy okazji przeciwnika może pokonać ewentualnie. Także tutaj można odnowić, także to mi się podoba nawet. To może jednak to weźmiemy. Dobra, tego. To mi się pojawia znowu. Czego oni tu chcą? Okej, można tutaj dodać życie właśnie za pomocą właśnie tych battle, nie wiem co jest, battle coins chyba? Jak to się nazywa? Jak to się w ogóle nazywało? Tak, Battle Coins, bitewne monety. Ok, i redraw. O, chyba za mocny przeciwnik jest, dlatego. Aha, jest tutaj napisane właśnie, że jeżeli w taki sposób zagram, to przegram. I żeby rozważyć ponowne losowanie lub dokupienie zdrowia. Prawda? Także redraw. I tu chyba losowo się wybiera. Oha, Drain HP, ok. No to 8, tylko czy on ma 8? Gdzie tu jest jego HP? A tu jest 8. Czyli chyba jednocześnie to by wyssało i zabiło, a tutaj mi na maksa powinno odnowić. No tak. Spoko. Your tickets to enter battles, czyli po prostu bileciki, żeby wejść do walk. Co mi się to ciągle włącza? Tam pewnie w ustawieniach Fire Helpera da się to wyłączyć, ale nie chcę mi się w to bawić. Choose your deck for your preferred difficulty. Im większe ryzyko, tym większa oczywiście nagroda. I co tu mamy? Taki upgrade goldenowy, taki tego. To jest ciekawe. Mianowicie, jeżeli nam brakuje, właśnie będzie brakowało jakiegoś drzewa, może tam inne rzeczy niż drzewo też będą, prawda? Ale jeżeli brakuje, będzie nam brakowało właśnie jakiegoś ulepszenia do drzewa, to będziemy mogli wybrać odpowiednią trudność, tak żeby właśnie szukać tego, no, czego potrzebujemy, prawda? To drzewo ogólnie jest spoko, także myślę, że można o to też powalczyć. Ale no dobra, może weźmiemy na początku. No na początku weźmiemy tego harda. Aby nie, na początku łatwe, a później będziemy próbowali z tymi trudniejszymi. Tak myślę. No dobra, to weźmiemy łatwe. Enter battle, czyli. Ok. I tutaj dodatkowe nagrody, jakie można zdobyć. I tutaj jeden bilecik powinno zabrać.
No i walczymy. Teoretycznie mogę tam kombinować, redraw, mogę sobie tutaj sprawdzić te karty. Co tam mogę zmienić? Nie wiem, co mogę zmienić. Dobra, po prostu klikamy. Tu 1 HP to spoko. Po prostu walczymy. Okej, tutaj Ability Cards Healer. Nie będzie to może. Czego to wyskakuje? Ta, przy trudniejszych wersjach pewnie będzie warto dokupić więcej tych boosterów. Natomiast obecnie pobawimy się tak. Walczą te karty. Trzeba patrzeć na to HP ogólnie i w ogóle. Już nie patrzę na te bonusy. Olać to. Jak użyć tego? Nie wiem, czy od razu to użyć, czy jak. Niech będzie to. O, to mi nie dodało. Co ja muszę zrobić, żeby użyć tych kart? No nie tu, bo tutaj health, zdrowie odnawiamy. Może ewentualnie później. Dobra, nieważne. Aha, teraz mogę użyć. No to używamy. Niech będzie to. Okej, tu mamy 6, tu też 6. To już mniej więcej chyba końcówka jest. Ale powiedzmy, że dodamy jedno życie. Chociaż ekonomicznie byłoby dodać więcej w sumie. Wtedy wychodzi trochę taniej. Ale okej, dodaliśmy jedno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Damy jeszcze jedno, a może on od 2 do 4 zadaje tak naprawdę. To jeszcze jedno. No i tutaj taki kozak. Kurde, to kupimy sobie więcej. Dyszka, o. Ile mamy tych monet? 1,1K. Znaczy chciałem do końca dojść. Chyba, żeby zdobyć to, to trzeba dojść do końca. O kurde. 9 na 10. To może drain byłoby dobre, ale nie. To właśnie będzie spoko. On stracił teraz sporo. Myślę, że powoli będziemy mogli go wykończyć. Chyba nie od razu. No, 1 HP mu zostało. Ach, i tutaj mam mało. On 5 do 7 i on pierwszy chyba atakuje. Więc znowu użyjemy tego. No. Ok, no to doszliśmy tutaj do końca i pokonanych przeciwników. Punkty tutaj, rewards.
regular karty, tutaj easy bonus. Ok, czyli jak są trudniejsze, to są bonusy też większe. I w ogóle. No fajnie, ale gdzie są te skrzynie? Gdzie są, kurde, te skrzynie? Chyba, że tu wpadło. Dobra, zobaczymy. To jest to? Okej, okay, to jest to drzewo, nie? Wiecie, o co chodzi. A to? Nie, no to nie jest w ogóle to. Mam tego tak dużo. No dobra, to drzewo mi wpadło i tam przeleciało dalej. Także spoko, okej, okay, wpadło. Dobra, nie będziemy się już cackać, weźmiemy sobie harda, zobaczymy jak ten hard pójdzie. I enter battle, wchodzimy. No i klikamy, zobaczymy. Na hardzie oczywiście będzie trudniej, to jest oczywiste. Z kartami tu nie będę kombinował, też nie wiem w sumie jak kombinować nawet. Nie ma co. Po prostu działamy. Czyli co? 8 przeciwników tam było. Tu nie wiem, czy będzie 8 czy więcej. Zobaczymy, jak to będzie ogólnie wyglądało. Chaos, Drain. Mało tego Drainu jest tutaj. 4 HP. No powiedzmy, że to niech będzie. O, ja niewiele mu tutaj zadałem obrażeń. No ale dobra. Dobra, i mamy kolejnego. I znowu musimy wydać. No bo jak inaczej? Ale wydaje mi się, że najtrudniejsze i tak chyba najlepiej będzie robić. Ze względu na to, że tam się. To znaczy, w sumie to zależy, czego będzie brakowało, prawda? I w ogóle. To już możecie sami sobie jakoś tam ustalić swoją. Co to za karta do dupy? Nie dalej rady lepszej teraz wziąć. Chyba, że to jest tak, że trzeba każdej użyć. Nie da rady. Dobra, walić to. Słabe to było. Okej, okay, no to jeszcze raz musimy dodać. Znaczy nie musimy, ale chcemy. Chcę to na hardzie przejść, ale. Ale jakoś średnio mi się to podoba. Dobra. Co tu pasuje? A weźmy to. Jak ja nie lubię karcianek. Ja wszystkiego tego nie przegram, chyba nie przeklikam. Nie wiem, czy będę miał w ogóle cierpliwość do tego. Jak mi się może skończą te monety, to już wtedy oleję to. Albo specjalnie przegram, będę klikał tyle, ile da radę. I zobaczymy wtedy, co dalej. Ale dobrze byłoby zużyć te bileciki, żeby zobaczyć chociaż ile czasu trzeba czekać. Jeszcze zostało. O kurde, i teraz weekend. O kurde. W takim momencie to trafiłem osłabienie, jak jest 1 na 8 HP. No po prostu żenada. No to ja tego nie chcę używać. Jest opcja tego nie używać? Chyba nie ma takiej opcji. Ale to przykre jest. Lol. A, dobra. To liczy 4 z maksymalnej liczby. Także po prostu dobiło. I tyle. Chaos, enemy deals. Self damage. No spoko, ale tutaj się lekniemy.
Dobra. To powiedzmy. Już nie pamiętam, ilu przeciwników przeszedłem, ale dobrze byłoby. O, ładnie teraz zabrało. Ale jakie defeat? Jakie defeat? A, bo ja po prostu może użyłem maksymalnej ilości prób, jakie mogłem użyć. I to był problem też. A, mogę 14 kart użyć i w ogóle. Takie buty. Ale gówno. No ale coś mi tam wpadło mimo wszystko. Toy Selection Kit. No spoko, ale no właśnie, jeżeli to się robi, to trzeba zrobić na maksa. A tak to jedna wielka dupa. Dobra, wchodzimy. 13 kart. Poza tym będzie. To po prostu może będę wszystko wybierał, ale tych monet mi niewiele zostanie. Jak ja nie lubię karcianek. Oczywiście na pewno pewnie robię pewne rzeczy tutaj źle i w ogóle. Natomiast jak ja tego nie lubię, masakra. Dobra, klikamy. Jak wszystko kupuję, to szybko to później pójdzie, nie? Wcale nie jest takie fajne. Zabraknie mi tych monet. Ja nie wiem, niektórzy ludzie może lubią tego typu gry, takie minigierki i takie właśnie tego, natomiast ja po prostu nie cierpię. Bardzo nie lubię tego typu rzeczy. Do końca tych bilecików to chyba na pewno nie wylatamy, chyba że na pałę poklikam i tyle. Ile mamy tych? 235. Ja tutaj nie dojdę do końca nawet. Po prostu. Dobra, selection spadł. Ile mamy tej? Już nie mamy monet. To dupa będzie. Oj, akurat poświęcenie tu wpadło, no to już zdechnę. No dobra. Spoko. Harakiri się zrobiło. Co wpadło, to wpadło. No dobra, średniego poklikamy troszkę, a tu już będę na pałę klikał, już nie ma kasy i tak. Co się uda, to się uda. I tam zobaczymy, jaki jest cooldown jeszcze, ile trzeba czekać. Dobra, HP tutaj chcemy troszkę podleczyć, bo nie będzie jak.
Ale długo tu nie pociągniemy, oczywiście. Z mojej perspektywy porażka event, ale niektórzy ludzie mogą to lubić. Także to jest kwestia gustu. Ok, tutaj mogę paść, ale nie muszę 3 na 4. Ale oczywiście, jak może coś się nie udać, to się nie udaje. Także się wywaliliśmy. Ok, no to teraz łatwe weźmiemy. Też nie uda się bez dodatkowych tych rzeczy, ale możemy sobie powalczyć. Ok, 4. To potem, jak już kolejny uaktywnimy, to zobaczymy, ile czasu będzie. Ale podejrzewam, że to 8 godzin. Co 8 godzin się. Ja nie wyobrażam sobie robić tego eventu na wielu światach. O, w mordę. Powiedzmy, że to. Dobra, możemy tutaj już wziąć, co tam miało być. PR-y jakieś tam przy okazji wpadły. Także do końca nie wyklikam tego, nie ma takiej opcji w ogóle. Nie chce mi się nawet w ogóle. Jakby dali jakiś normalny, naprawdę event. Ale to wszystko jakoś się psuje w tych grach. Kolejne update'y, czy kolejne jakieś tam wymyślone rzeczy sprawiają, że się mniej chce grać. Gry kiedyś moim zdaniem były lepsze, po prostu. Nie wiem. Nie wiem, postęp generuje jakieś negatywne, jakieś mody i w ogóle. Chyba, że ludzie to lubią. A cóż, nie. Już taki świat. 5-7, ciekawie, 6 zadał. To jeszcze żyje. No i teraz się wywalę. No i spoko. Ciekawe, że już po tym, jak padła ta moja karta, to jeszcze zadała obrażenia, prawda? Taka sytuacja. Dobra, to jeszcze raz zaczniemy i tutaj powinno się pojawić. Ok, ile czasu? 8 godzin, no tak jak myślałem. Nie no, to na pałę mogę poklikać jeszcze, jak już kliknąłem, ale w sumie to już mi się nie chce. Także no taki event, nie wiem w sumie w jakim stopniu tutaj ma się wpływ na to, co się robi. Czy po prostu to jest klikanie na pałę i to tylko tak wygląda, jak wygląda. No ma się wpływ oczywiście na to, co tu się wybiera, prawda? Natomiast generalnie to. No ja nie lubię takich eventów, sorry. Ale już doklikamy do końca, niech sobie przegramy tutaj. No i oczywiście, tak czy inaczej, kolejne eventy będę też nagrywał. Natomiast. Nie do końca. Takie coś jak to nie do końca mi się nawet chce nagrywać, ale nagrywam ze względu na to, że niektórzy chętnie oglądają. Mimo to, za co w sumie jestem wdzięczny, miło mi, że wpadacie do mnie. Także to jest coś na pewno przyjemnego i w ogóle. Natomiast to, jakie zmiany robią, w jakim kierunku idą, to już w ogóle. Nawet nie wiem, czy będę to reklamował tam na czatach i w ogóle to zobaczymy.
Dobra, jestem na chwilę, musiałem odejść od labka. Także po prostu wyklikamy to i tyle w temacie. Okej, tutaj już padliśmy. Spoko. Dobra, także tyle w temacie. Co tam nam wpadło ogólnie? Kilka rzeczy wpadło, ale to bez rewelacji. Także taki event, no i po prostu dzięki za uwagę i zapraszam. W sumie to tutaj niech ktoś inny się dorzuci. Sobie za dużo zarobią. No. Także zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam serdecznie. Selfie. No i... No, także do następnego. Na razie, cześć.